Dzisiaj dowiedzieliśmy się także, że będzie kolejna edycja programu The Voice Kids i czy my zobaczymy Cię w roli trenerki? A to nie wiem. Słuchajcie, właśnie teraz też się dokładnie przed chwilą dowiedziałam, że będzie kolejna edycja. Nie mam pojęcia, jak dostanę zaproszenie, będę bardzo szczęśliwa. Jeżeli ktoś zasiądzie na moim fotelu, to na pewno będę też kibicowała. W każdej konfiguracji zawsze ten program będzie mi po prostu bardzo bliski, bliski mojemu sercu, ponieważ poznałam tu wspaniałych ludzi i też mam ten zaszczyt tak naprawdę słuchać najwspanialszych dziecięcych głosów w Polsce. Jak oceniasz udany chyba debiut Nataszy? Świetnie się wpasowała. Słuchajcie, oczywiście każdy się zastanawiał, jak to będzie, nowy trener i tak dalej, ale Nataszka wypełniła jakąś taką przestrzeń, której troszeczkę brakowało, czyli musical teatr. Okazuje się, że wiele dzieciaków ciągnie w tym kierunku właśnie musical teatr i ona jest niesamowicie, no Natasza, merytorycznie przygotowana w tym kierunku. No oprócz tego jest, słuchajcie, jest po prostu empatycznym, dobrym człowiekiem i to jest odpowiedni człowiek na odpowiednim miejscu.